księdzu Jackowi Bielskiemu prokurator zarzuca użycie, wielokrotne pobicie księdza Kuźnickiego pałką teleskopową z narażeniem zdrowia albo utraty życia. Nie wiem, czy tak jest zakwalifikowany ten czyn, ale tak miał miejsce. W związku z czym, czym jest to, co ksiądz Jacek Bielski za sprawą pana mecenasa Skiby robi? Pierwsze jest wygenerowaniem, wykreowaniem sytuacji, która nie miała miejsca. Czyli ma miejsce kwalifikowane kłamstwo dokonywane przez księdza Bielskiego, który w tym prywatnym akcie oskarżenia powołuje się na wydarzenie, które nie miało miejsca. Nie miało miejsca żadne działanie z mojej strony, które nawet miało znamiona, czy zamiar pobicia księdza, coś dopiero pobicia, nie miało, taki fakt nie miał miejsca. Ani w czynie, ani w zamiarze. W związku z czym, po co ksiądz Jacek Bielski ten fakt wymyślił? No wymyślił widocznie, poradzony przez pana mecenasa Skibę, jako działanie neutralizujące czy przeciwstawne do tego publicznego aktu oskarżenia wobec siebie. Co ważne, na ten swój pozew podałby środki dowodowe, czyli wskazał trzech świadków. Tym świadkiem tych wydarzeń ma być pan podany przez księdza Bielskiego, pan Zbigniew Huczko i dwóch studentów. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w którym ksiądz Bielski kłamie i na poparcie tego kłamstwa, na piśmie do sądu, na poparcie tego kłamstwa znajduje troje świadków, których podaje pana Huczkę, co nas nie dziwi, natomiast no, jest też do zauważenia obecność tych dwóch studentów. W związku z tym dzisiaj się ta rozprawa odbyła jako pierwsza. Sędziną dla tej sprawy jest pani Marta Zajdlewicz. W jakiś sposób kiedyś panu osoba znana. Panu, nie mi, dla mnie osoba nieznana, która zarówno do księdza Bielskiego, jak i do mnie zwracała się w formie, nie wiem, czy nazywać ją szustakową, w formie na pan, po szustacku, tak bym powiedział, po szustacku, czyli na sposób liberalny. No, musimy pamiętać, budynek, w którym jesteśmy, jest instytucją sądu w diabelskim państwie, diabelskiego sądu. Diabelskiego znaczy żyjącego według tego podziału, że istnieje rzeczywistość świecka, tutaj jest i kościelna gdzieś tam, a ksiądz staje przed sądem, to przestaje być księdzem, jak się go kara, to się kara jako księdza. Karze, dziękuję. Ale jak się do niego zwraca, to na taki sposób, no to są pewne osobiste przekonania, ale które też dają mi jako kapłanowi rozpoznać, że każdy taki akt ze strony sędziego jako osoby chrzczonej jest aktem zaparcia się wiary katolickiej. Dlatego, że chrztu dokonuje nie pan, tylko dokonuje ksiądz. I mam obowiązek się przyznać do księdza, tak jak się przyznaje do Chrystusa w każdym miejscu. Przychodzi ksiądz w sutannie, pod koloratką, jestem u siebie, w pracy, w sądzie, w miejscu pracy mam obowiązek się przynajmniej raz, a jeśli nie, to zawsze do księdza przyznać, uszanować kapłana. Pani Marta Zajdlewicz tego też niestety nie robi. Przy okazji jest bardzo życzliwa, miła. W związku z tym, że zapytana, to była pierwsza rozprawa, więc ta procedura mówi o obowiązku jakiejś rozprawy pojednawczej. Ksiądz Bielski był dopytywany o to, czy widzi taką możliwość. Stwierdził, że z zachowań poprzednich, no tu ja występuję jako oskarżony, nie widzi takiej możliwości, czyli że nie dość, że mam do czynienia z kłamstwem kwalifikowanym, to ono ma na celu wprowadzenie sądu w błąd, wyprowadzić wyrok skazujący za czyn, którego nie dokonał.
byłem, czyli ksiądz Bielski powiedział o niemożliwości takiego pojednania. Ja byłem dopytywany o to samo, złożyłem oświadczenie, które złożyłem o zatrzymanie tej rozprawy z prywatnego aktu oskarżenia, aż nie zostanie wydany wyrok w sprawie tej samej, z tego samego dnia, tego samego wydarzenia, dziejącej się z publicznego aktu oskarżenia. Pani sędzia podanie, czy wniosek przyjęła. Z wyjaśnienia wychodziło, że będą prowadzone dwa równoległe procesy, dlatego że nie można w jednym procesie występować jako oskarżony i oskarżający, w związku z czym w publiczno-skargowym procesie będę oskarżony, oskarżycielem posiłkowym, natomiast tu będę przychodził jako oskarżony. Pytanie z świadków, czy ci sami świadkowie mogą być wykorzystani, czy nie, czy się wtedy korzysta z tamtych zeznań świadków, to już nie jest moją w jakiś sposób w tej chwili w mocy powiedzieć. Pani wskazała następną rozprawę, któryś tam luty, mam podać datę? Potrzebne jest, to podam od razu. Wiem, że tu w tym, jak pamiętam, to pewnie w lutym jest, czyli już w roku pańskim 2024, jak dożyjemy. 14 lutego. Coś jest 14 lutego? Tak, świętego Walentego i już rozprawa z księdzem Bielskim jedna już była 14 lutego, tak, w tym. 14 lutego, godzina 9, sala numer 1. A teraz jest 7 dni dla złożenia wniosków dowodowych z mojej strony, bo ze strony, przepraszam, dziękuję bardzo, księdza Bielskiego, czyli oskarżyciela w tej sprawie, z prywatnego aktu oskarżenia został już złożony. Co jeszcze jest przeze mnie do powiedzenia? No z perspektywy człowieka, katolika, kapłana, no jest to wielka łaska dla katolika, dla księdza widzieć grzesznika, który się nie chce ratować, tylko brnie z grzechu w grzech, z kłamstwa w kłamstwo, bojąc się odpowiedzialności. No i pewnie bojąc się też, że przez swój przyznanie na pewien sposób by naruszył jakieś, nazwijmy, dobro organizacji, którą reprezentuje, czyli organizację posoborową mającą się za Kościół katolicki i Zgromadzenie Salezjańskie, które też jest tą organizacją, która jako Zgromadzenie Zakony Katolickie wprowadza w błąd swoich członków. Mnie wprowadzało przez wiele lat, nie dając możliwości od chociażby po katolicku odprawiać mszy świętej, nie zapoznając z tą mszą, nie uczę. I teraz z czym tutaj jeszcze mamy do czynienia więcej? No, że nie dość właśnie, że ksiądz Bielski w tamtym procesie publiczno-skargowym jako bazę ma, że przed policją przyznał się do czynu, który popełnił, czyli bicia pałką. Przed sądem się nie przyznaje do tego faktu, nie ma możliwości się nie przyznać, więc wskazuje, że jego działanie było w obronie koniecznej i w wymiarze właściwym, czyli całkowicie usprawiedliwione i moralne, gdzie wie, że tak nie było, no bo jest sprawcą tego czynu. Znajduje dla tego czynu świadków, którzy nie mogli tej rzeczy widzieć, która nie miała miejsca, mogą co najwyżej ją wymyślać i potwierdzić, to robią, na piśmie to zrobili. Wszystko jest wciągnięty pan mecenas Skiba, który przy wydarzeniu nie był, nie widział. Jest wciągnięta teraz pani sędzina, pani Marta Zajdlewicz, która też nie widziała. No i kolejne osoby, że z perspektywy moralnej się na to popatrzy. To jest straszne. I dlaczego mówię, że jest błogosławieństwo widzieć dla kapłana? Że jako katolik, jako kapłan tym bardziej szafuje ksiądz sakramentem pokuty,
wierzę, mam wierzyć, mam obowiązek wierzyć, że miłosierdzie Boże jest nieskończone, czyli łaska Boża zawsze jest dla nawrócenia. Ksiądz Jacek Bielski może z tej drogi nawrócić, tym bardziej, że do sądu był skierowany pierwszy akt oskarżenia prywatno-skargowy przez pana Huczkę, który miał jakieś podstawy twierdzenia, że został przez niewiasty pobity czy uderzony, bo taki fakt rzeczywiście miał miejsce. I ten akt prywatno-skargowy pana Huczki został wycofany przez pana Huczkę, pewnie za sprawą salezjanów, a w zamian tego wniesiony został akt oskarżenia prywatno-skargowy ze strony księdza Bielskiego. Więc cała sprawa ma znamiona kłamstwa na ten sposób kwalifikowanego, że naprawdę ksiądz Bielski, gdybyśmy żyli ileś dziesiąt lat wcześniej, spokojnie mógłby być członkiem organizacji policji niemieckiej, mógłby być członkiem NKWD, a dzisiaj mógłby być członkiem służb, a może wystarczy do tego niemoralnym, posoborowym, nowusowym, śmiesznym księdzem, w jego sercu żyje nienawiść, zemsta, do tego kłamstwo, grzech. Dobrze jest kapłanowi widzieć taki upadek w grzech człowieka, własnego współbrata, to jest dla mnie bolesne, który stawia kapłana przed koniecznością ufania w miłosierdzie Boże, poza granice, które do tej pory być może myślał, że przychodzi ufać i wierzy. Że ten człowiek może się nawrócić. Może. Może. Ufam w to i dlatego tu czcigodnej Pani i czcigodnym wiernym mówiłem, że nasze przychodzenie tutaj do sądu ma sens. No właśnie ma ten sens, że na ten sposób ci ludzie, ksiądz Bielski, nawet nie wiedząc, że tak się dzieje, gdyby wiedział, by wolał, żebym ja tu nie przyszedł na następną rozprawę, ani on nie musi przyjść. Jak nie przyjdzie, to znaczy, że jest wycofany akty oskarżenia. No jak przyjdzie, to jest dalej, a ja nie muszę przychodzić, bo nie muszę, bo jak mnie mają skazać, to i tak mnie skażą bez mojego udziału. W każdym razie przychodzenie tutaj zawsze jest tą kroplą wody, która drąży kamień nie przez swoją siłę, ale przez częstość padania. Jeżeli ciemność spotyka się z światłością, zawsze zostanie oświecona. Jestem zwykły grzeszny kapłan. Natomiast w tej sprawie to, co jest mi zarzucane, jakiś czyn agresji, bicia, tym bardziej bicia kapłana, ani nie miał miejsca, ani nie miał w zamiarze miejsca. Byłem ofiarą bestialskiego pobicia przez bandziora Bielskiego, który nie wiem, jaka była kolejność, prawdopodobnie była najpierw gazował pana jako tego, który trzymał kamerę. Potem, używając siły fizycznej, przewrócił panią Lucynę, po czym ja, który się odwróciłem twarzą i rozpoznałem w nim, zawołałem: o, ksiądz Bielski, zobaczył przed sobą stojącego w sutannie księdza Bielskiego, który, będąc w sutannie z nałożoną czarną kurtką, prawą ręką z lewej kieszeni wyciągnął mały przedmiot, długości kilkanaście, 20-30 centymetrów, za pomocą drugiej ręki go rozciągnął i pięcioma, sześcioma uderzeniami z całej siły, z werwą, z twarzą esesana, gestowca, zomowa, bandziora, zwykłego bandyty, walił mnie do krwi po głowie. Mam tytuł myśleć i uważać, żeby zatłuc. Dlaczego Pan Bóg nie pozwolił, ani żebym uklęknął, ani żebym się przewrócił, ani żebym stracił przytomność? Łaska Boża i tajemnica Boża. Księdzu Bielskiemu, jak się nie przyzna do tej sytuacji, będzie się ona mu śnić. Będzie się ona mu śnić, jeżeli nie wykona jeszcze kiedyś czego gorszego. A jeżeli się nie przyzna w doczesności do tego, co zrobił, będzie ją widział przed oczyma w piekle na całe wieki. Nikomu tego nie życzyć. Jest dobrze z kapłanowi to widzieć, modlitwę podejmować, post, mszy świętej powierzać księdzu. No i kto z czcigodnych wiernych chce mieć w tym jakiś swój udział,
to swoją cząstkę włączyć do wszystkich nas. Jak mówię, jesteśmy ofiarami posoborowia. Za wroga mamy obowiązek się modlić, ale wróg nie jest przyjacielem. Ksiądz w tym momencie, ksiądz Bielski, tak długo jak się do czynu nie przyzna, jest wrogiem Boga, wrogiem Kościoła, wrogiem kapłaństwa, wrogiem moim i was. I na ten sposób się trzeba za niego modlić o nawrócenie. Sam, można powiedzieć, w tym dopomaga, okazuje zimną postawę bezwzględnego. No wierzę mu sumienie, znaczy sumienie mu wyrzucając, jest bezwzględny, bezczelny. Ksiądz Bosko to widzi, Matka Najświętsza, Wspomożycielka Wiernych też i ten Pan Jezus, którego tam w ikonie u siebie, jak kiedyś jakiś filmik widzieliśmy, nie wiem, co z kradzieży dzwonu, czy co to miało miejsce, nie, kradzież dzwonu było też, czego nie było później, jak puszczał tam jakieś nagrania, że ma ikonę na biurku u siebie, Pan Jezus na niego patrzy i łaska Boża go dotknie w momencie, w którym się nie spodziewa, żeby wtedy nie popełniał samobójstwa, nie szukał jakichś rozwiązań bezbożnych, tylko się po prostu do winy przyznał, bo ją ma. Amen. Zapraszam. Idę na Raniecki.